Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, jestem oczywiście Crocs i znajdujemy się oczywiście na Hellcase. I już tutaj nasza pierwsza batelka się zaczyna. Mamy tutaj po Famasie koszt całej bitwy $250. Mam nadzieję, widzu, że odcinek Ci się spodoba. Mam nadzieję, że wybrałeś sobie numerek z kalendarza. Oczywiście przypominam, że jak chcesz wygrać skin z kalendarza, no to tak jak wspomniałem, musisz stać suba z dzwonem, łapy w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście z numerkiem, no i oczywiście dołącz na Discorda i użyć kodu Crocs na Hellcase. Wystarczy, że zaloguj się z linku z opisu. Jak jesteś rzeczywiście są pełnoletnią, kliknij sobie promo kod, bądź kod promocyjny, piszesz Crocsy i możesz sobie wtedy otrzymać 10% więcej do każdej wpłaty. Dodatkowo oczywiście 70 centów na start dla nowych użytkowników, a jak kaskę będziesz chciał sobie wpłacić, to klikasz sobie refill i możesz sobie oczywiście tutaj wszelakimi metodami płatnościami, konto na Hellcase sobie doładować. Bitwa wygrana. Myślę, że jest to dobra wróżba. Myślę, że to jest nawet bardzo dobra wróżba tego filmu, bo ostatnio, no, te battle tak, że tak powiem, raz zawały, raz zabierały, tak? Że tak powiem, los chce ze mną grać w pokera. Skrzynka raz mi daje, raz zabiera, tak? Zobaczmy, co my tu jeszcze możemy rzucić do kolejnej bitwy. No, może jeszcze coś droższego by się przydało, panie prowadzący. Jakaś skrzyneczka. No, ta wygląda spoko. No, prawie 400 dolców koszt takiej bitwy, więc no tu już troszkę wyżej, że tak powiem, idziemy cenowo. No i zobaczmy, czy tą bitwę uda nam się wygrać. Byłoby na pewno bardzo sympatycznie. Jak nie, no to... Kurczę, 400 dolarów na minus. Jest to pieniądz dość duży, więc no, stracenie takiego pieniążka byłoby dla mnie bardzo smutne, tak? No tutaj po uspie, no niestety, ten faktoryniu P2010 z 10 dolców, niestety. Ten USP w ogóle jest bardzo ładny. Purple DD-pad. O proszę, no tego się nie spodziewałem szczerze. Jak zacząłem tą emeczkę Chantico w StatTracku, tak patrzyłem, jak ona poleciała, ile ona może kosztować. Mówię sobie, nie wiem, no, pewnie dużo kosztuje. No ale dobra, no mamy tutaj USP, P2000. Takie, znaczy bardzo ładnego, no to jest kwestia sporna. Tutaj ten USP będzie lepszy. Już widziałem to postanie. No i niestety w tym momencie, no leciutko tutaj tracimy. No ta AWP nam definitywnie tutaj pomaga w odbiciu tego, no ale zobaczmy, bo zostały dwie ostatnie skrzynki i tu może się wszystko tak naprawdę jeszcze zmienić. No to jest 40 dolców przewagi na moim koncie, no ale no nie wierzę, że ten USP tyle będzie kosztował. No i bitwa za 400 dolców wygrana. No i 625 dolarów mamy. Teraz Cię widzę, zaskoczę, bo pójdę na tryb, na którym dawno nie było. Naprawdę, odkąd zacząłem nagrywać Hellcase z powrotem, to chyba z kilka razy, no na palcach jednej ręki, stary, bym policzył, ile razy byłem na kontraktach. No ale wrzućmy sobie, 206 dolców w itemach możemy dostać od 165 do... Okej, no nie ma tragedii, jest fajny nożyk. Wrzućmy sobie resztę tych skinów. No i tutaj mamy tak, mamy wartość naszych itemów 418 dolców. No kurczę, tutaj 2 dolarów nam zabrakło. No ale możemy dostać od 335 do nawet 500 dolarów. Więc podpisujemy kontrakt na Easy. No i zobacz, 420. No to już ciut gorzej. Tu już niestety ciut gorzej. Troszkę straciliśmy na tym przedsięwzięciu. Sprzedajmy sobie to. No i chodźmy. Może teraz na skrzynecki, na jakiś skrzynecki, stary. No ja lubię promocje, stary. Wiesz, że jestem tutaj, że tak powiem, no, typowym Polakiem, tak? I lubię sobie zakręcić skrzynką na promocji. Electric Hive AWP, no to nie będzie na pewno wartość tej skrzynki. To będzie z 30 dolców, 35. Okej, to otwórzmy 4 na raz może. No to już przedsięwzięcie trochę większe. I zobaczmy, czy może to jakiś nożyk? No, nożyka nie ma. Jest za to AK Red Laminate z 200 dolarów wszystko. Oj. No dobra, no to chodźmy Hard Luxury jedną. Na farta otwórzmy. Może tutaj akurat poleci jakiś Butterfly Gamma Doppler. No jest Twilight Galaxy, ale ja się nauczyłem, że ten glob trochę kosztuje zawsze. Tylko nie pamiętam ile. No właśnie, no to nie jest aż tak duża strata. Dlatego myślę, że na jeszcze jedno możemy sobie pozwolić i...
No tutaj wydaje mi się, że ciut więcej by mogło być, jeżeli w tym wulkanie, no ale zobaczmy, ile kosztuje. No chociaż StatTrak, tak? No dobra, 80 dolców na minus z tego otwarcia, no ale może teraz jest karambit! No i jest karambicik, stary! Mamy to, tylko ile będzie kosztować? 500 dolców... 770! No dzień dobry, stary! No i w końcu coś tutaj ładnego nam sypnęło. No dobra, i w to mi graj, stary. No dobra, zobaczmy jeszcze... Oj, jakby Classic Knife tu poleciał. No taki nóż klasyczny. No 800, no niewiele więcej, niewiele więcej. No ale jakościowo wydaje mi się. No ja szczerze wolałbym takiego Classic Knife'a mieć, niżeli takiego Karambita Ultrafiolet. Daj znać w komentarzu, tak? Zobaczmy jeszcze raz. No tutaj Prince Stream, no tutaj. No to jest 70 dolców, stary. Nie więcej wydaje mi się. No okej, okay. nic już nie mówię, może ja po prostu będę patrzył, jak sobie ta skrzynka leci, ja tutaj nie będę nic, wiesz, komentował, żeby, wiesz, jakiegoś zbędnego tutaj zakłopotania w, jakby, wiesz, tu nie wprowadzać w zbędne zakłopotanie, jak coś będzie kosztować nagle x tyle, co ja powiedziałem, że może kosztować. Vulkan, znowu, no niestety tutaj Wellworn i zobaczmy jeszcze raz. No kurczę, ściągnąłem się w tą skrzynię, szczerze. Oni tak. Czy Battlescare będzie kosztować powyżej 250 dolców? Szczerze, wątpię. No było blisko, tak? No ale 200 dolców. Za łupę oni tak Battlescare bym nie dał. Pamiętam, jak miałem, mam screena gdzieś na profilu Steam, stary, jak Phil Tested, a łupa oni tak kosztowała 40 dolców, jak miałem ją w ekwipunku. No piękne czasy, no naprawdę. Dobra, otwórzmy jeszcze jedną. Znowu to oni tacy, no mogło już chociaż tą lepszą dać, no ale okej, okay. Niech będzie. Ostatnia. Ostatnia skrzynka. Hard Luxury. No, ej, będzie ten Case Hardened, okej. Okay. Tylko czy Case Hardened tyle będzie warty? No to jest dobre pytanie. No, dobra, no ja już nic nie mówię, stary, nic nie będę mówił. Chodźmy na skrzynkę Ruby Sherry, no bo promocja na taką skrzynkę, no to trzeba skorzystać, tak? No i zobacz, jako... No, ten talonik? No, to chyba nie ma tragedii. Coś mi się wydaje. No, 550, stary. Ej, no dzisiaj te skrzynki premium, no naprawdę. Dobra, to jak ta odda jeszcze? No, jakby ten bajonecik tutaj dla wuja spadł. No. Oj, jakby ten bajonecik spadł. Dobra, jest minus 100 dolców. Może to jest to otwarcie? Fenek? Fenek chyba, nie? No, Fenek kosztuje sporo. Tak z 300 może? No właśnie, 300 dolców i test. To jest spoko, Dielek. No ale czy ja bym za niego tyle dał? No, King Snakey nie wiem, ile mogą kosztować, szczerze. Nie wiem, to są dopiero. No, to jednak na jakiegoś hola, stary, coś takiego. Ja nie pamiętam, kiedy ja takiego, wiesz, premium skina trafiłem, takiego, wiesz... O, no, nie doleci, niestety. Deagle Hypnotic, dobra. Trzeba powiedzieć basta. Trzeba wiedzieć, kiedy, że tak powiem, zatrzymać, tak? Zatrzymać skrzynkę. No i szczerze, to mam plan. Skrzyneczka Ruby Sherry. Do tego dorzucamy Diamonda. I lecimy. To jest pierwsza taka bitwa. Nie wierzę w to, co robię, stary. Jak to przegram, to nie wiem. Popłaczę się, no przysięgam. Zobaczmy. 600 dolarów. Te dwie skrzynki kosztują. Diamondzik na pierwszy ogień. I zobaczmy, czy dzisiaj Hellcase faktycznie będzie chciał mi przynosić szczęście dalej. No póki co bardzo słabo, no ale od Ruby Sherry tutaj większość zale. No właśnie. No życie się kręci dalej, stary. Skrzynka się kręci. No zróbmy jeszcze jedną. Jeszcze jedną bitewkę na skrzynkę. No tą, która mi tak oddawała dzisiaj. No niech będzie Hard Luxury. Do tego dorzucamy skrzynkę za 40 dolców. Oj, jednak tyle nie możemy. Panie prowadzący, proszę nauczyć się liczyć. Wrzucamy na 4 osoby. No jak uda nam się tu wygrać, będzie przepięknie, stary. I dorzucamy boty. Niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Pierwsza skrzyneczka za 30 dolców. No tutaj emeczka jakaś, no ale to nic nie znaczy tak naprawdę, nie? No tutaj... Luxury, Hard Luxury będzie game changerem, no nie wiem szczerze, czy mam się cieszyć, czy nie? No nie wiesz, ale to było close, żeby to wygrać. No dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się jeszcze dzisiaj, wybierz sobie numer z kalendarza, kodzik Kroxy, 10% więcej kasy na start, dla nowych użytkowników, trzymajcie się i siema!